Witam ponownie, jeszcze króciutko Wam tylko coś chciałam pokazać i zapomniałam po prostu. Jestem na drodze do Sieraków, Sieraków oczywiście Drezdenko, na której wyjeżdża się w Karwinie. Ta droga jest tam częściowo bruk, ale tak daleko aż nie pójdę. Tutaj jest, no bo jak wywozili i dalej będą mieli zamiar wywozić ropę, gaz, to ta droga jest, widzicie, ładnym kamieniem wyłożona. No ale tutaj chciałam Wam zwrócić uwagę na te słupy, które często, gęsto się łamią. Jak jest wichura, to po prostu jak zapałki czasami są połamane. Tutaj nikt tego nie chce słyszeć, nie chce widzieć. Ja z prezesem Enei nie mogę się skontaktować, bo przecież tam są automatyczne sekretarki. Tam pani siedzi, pani w ogóle to ona nie wie, o czym ona do mnie mówi. Ona jest po prostu po to, żeby tam być. Tam jest już, tam wam pokażę nowy, bo on był prawdopodobnie złamany. W zeszłym roku pokazywałam więcej tych słupów. Kolejne słupy są już stare. Nawet jeśli ma taką tam tą podpórkę, tą drugą nogę, to on tak trzaśnie. Ja bym chciała, żeby ta linia była schowana pod ziemią, ale panowie, którzy na przykład wymieniali te słupy, powiedzieli, no to za dużo pani chce. No, ja naprawdę chcę niewiele, chcę bezpieczeństwa. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę i pozdrawiam.